Świadka panią Irenę Piekarską oraz pana Jacka Kołodowskiego. Dziękujemy uczniom z Bytonii. Dla całej gminy, ale nie tylko, ponieważ ta akcja jest znana przecież w całej Polsce. To, co chciałem powiedzieć, ten cytat, który pani tutaj napisała na tej tablicy, historia to nie fakty, ale pamięć o nich. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w innym miejscu historii. Dzisiaj mamy pokój. Pokój, który trwa od ponad 70 lat. Dbajmy o to. Bardzo dobrze, że tutaj są młodzi ludzie. Są też starsi, ale młodzi ludzie będą pamiętali o tym, co się tutaj wydarzyło. Musimy chronić dzisiaj to, co mamy, czyli pokój. Oby nigdy więcej nie trzeba było robić takich akcji dywersyjnych, żeby pokój panował w Polsce i Europie. Dzisiaj Niemcy są naszymi sojusznikami. Oby tak było, żebyśmy nie... Panzerzug im mittleren Abschnitt der Ostfront. Er dient der Bandenbekämpfung. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe gefallen. Dieser Panzerspähwagen wird auf Schienen gesetzt. Er fährt dem Panzerzug voraus in das von Banden verseuchte Gebiet. Berührung. Funkmeldung an den Panzerzug. Der Panzerzug stößt nach. Feuer auf die in einem Waldstück verborgenen Banden. W operacji Wiedeńska Krew brał udział w łącznie 64 partyzantów z Gryfa Pomorskiego, w tym 5-osobowa grupa specjalna mówiąca biegle po niemiecku, przebrana w mundury SS. O tym, że jest to zamach na Hitlera, wiedziało jednak tylko 4 z nich. Dowódca oddziału kapitan Jan Szalecki, pseudonim Sobol, chorąży Alojzy Jędrzejewski, pseudonim Jawor oraz dowódcy obu plutonów. Informacje o przejeździe pociągu z Hitlerem w nocy z 8 na 9 czerwca uzyskano na przełomie maja i czerwca z 2 źródeł. Od kapitana Stanisława Lysikowskiego, pseudonim Blas, inspiratora całej akcji, współpracującego z agentem Intelligent Service Leonem Łanieckim z Gdańska oraz od wywiadowcy Bernarda Buchowskiego, pseudonim Buch, który był kancelistą w komendzie obozu szkoleniowego SS w Wielkich Chełmach. Po wykolejeniu pociąg był przez kilka minut intensywnie ostrzeliwany z całej posiadanej broni. W tym zamachu zostało zabitych i rannych ponad 100 żołnierzy niemieckich, w tym 2 generałów. Chorąży Jawor otrzymał przed akcją specjalny rozkaz. Po zamachu miał odnaleźć mundur i dokumenty Hitlera. Chodził więc między ciałami, szukając jego zwłok. Dzień po zamachu przyjechała specjalna komisja Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Niemcy rozwiesili afisze z wyznaczoną nagrodą 250 tysięcy marek za wskazanie sprawców. Wtedy jednorodzinny domek
kosztowało około 10-15 tysięcy marek. Suma więc niebagatelna, świadcząca o powadze zdarzenia. Niemcy aresztowali prawie wszystkich mężczyzn z miejscowości Strych, w sumie około 100 osób, z których część trafiła do obozu koncentracyjnego Stutthof. Przy czym nikt z mieszkańców nie brał udziału w tym zamachu. Przewodniczącego Rady Gminy Zblewo, pana Leszka Burczyka. Radny Gminy Zblewo. Sołtysów Gminy Zblewo. Oraz mieszkańców wsi Strych, Cis, Bytonia oraz Trosowo. Jedną z najgłośniejszych akcji partyzanckich na Pomorzu był zamach na Hitlera. Był to prawdopodobnie jedyny zamach na wodza III Rzeszy podjęty na terenie Polski. To właśnie w tym miejscu w nocy z 8 na 9 czerwca 1940 roku doszło do wysadzenia pociągu, którym miał jechać Hitler. Proszę delegację o złożenie kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym zbrojną dywersję kolejową. Delegacja Urzędu Gminy Zblewo z panem sekretarzem. Zespołu Szkół Publicznych w Bytonii. Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytonii. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bytonie oraz sołtys wsi Cis składają wyrazy podziękowania panu Jackowi Hołubowskiemu za ufundowanie tablicy informacyjnej poświęconej zbrojnej dywersji kolejowej w czerwcu 1942 roku. Podziękowań nie będzie końca. Poprosimy pana Tadeusza Gałuńskiego. Thank you.
Thank you.